Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play The Game. Ja jestem Guma. Zapraszam was do kolejnego odcinka z gry Top 11. A więc zaczynamy od dobrych wiadomości. A więc wygrana w pucharze w finale 4-0, więc pierwszy trofeum tej ekipy i mam nadzieję, że nie ostatni. Oraz wygrana liga. Bez problemu, ale to poziom pierwszy, więc tutaj tam nam Nordeo zdał takich przeciwników słabiutkich, żebyśmy grali dalej i po prostu uzbierałem sobie prawie 400 zielonych już, także będę zbierał dalej. I co tu jeszcze chciałem powiedzieć? I to by było na tyle. Tutaj takie króciutkie to będzie. I przyłączę się na drugie konto, na którym już pokazywałem filmiki, czyli na Wiska Barsa. I tam powiem wam mój patent na zdobycie potrójnej korony lub poczwórnej korony bez koksowania ekipy za zielone. Jedynym warunkiem jest mieć dużo tokenów, no i kasiory, nie? Też trzeba mieć dużo, żeby to zrobić. Nie wiem, może ktoś już wcześniej to odkrył, ale ja tak robię i zdobyłem nieraz potrójną lub poczwórną koronę. Także tutaj na razie tyle. Zaraz się przyłączę na te odpowiednie konto i pokażę i wytłumaczę co i jak. Na razie siema i pozdro. No, witam, jestem z powrotem na koncie Wiska Barsa. Jak widzicie, mam ponad 700 tokenów uzbieranych dzięki karcie miesiąca i graniu w związkach, codziennym logowaniu. Myślę, że uda się to uzbierać w ciągu 6-5 sezonów. I kasiora. No kasiory mam bardzo dużo, bo mam poziom 77. A więc przejdźmy do meritum. Więc tak, robimy tak. Uwaga, patent na... Jak widzicie, mam skład 82%. W następnym sezonie, który się już kończy, terminarz, zostało 3 mecze, będę miał 62%, bo 20% zabierają to i nam przylusują nam w pucharze zaraz na początku sezonu, w pucharze przylusują nam przeciwników o podobnym poziomie między 60 a 80 max procent. I robicie tak. Zobaczcie. Wytłumaczę. Tak. Kupujecie na rynku transferowym. Z jak najmniejszym procentem. Nie musi być młody, bo to nie jest metoda za zielone. Tak jak ja tu zrobiłem. Widzicie, mam samych gości, co mają 40%. Całe rezerwy są po 40%.
w ostatni dzień sezonu, jeżeli tylko musimy ostatni dzień sezonu ligowego, musimy być w pierwszej czwórce, żebyśmy grali w następnym sezonie w Lidze Mistrzów, bo inaczej potrójnej korony nie zdobędziemy, bo w lidze wiadomo, że będziemy grać i w pucharze. Robimy tak. Ostatni dzień. Liga. Przepraszam, skład. Tych z najmniejszym procentem dajemy do pierwszego składu. A tych z dużym procentem sprzedajemy. Zostawiamy sobie tych dwóch, co mają najmniej procent. I wtedy losują nam przeciwników na do tego procentu, nie? Czyli max dostaniemy 60 do 80% max. I potem jak już zacznie się nowy sezon, wylosuje nam przeciwników, będziemy mieć 60, 40, 50%, bo tych sprzedamy, tymi gośćmi już raczej nic nie wygram, już nic nie osiągnę, bo w przyszłym sezonie będę miał tylko 60% drużyny i 60% drużyną nie za bardzo w lidze osiągnę, może by dało radę osiągnąć w pierwszej czwórce, żeby grać w następnym sezonie w Lidze Mistrzów. Może i by dało radę, pewnie może i by dało, ale można albo jeszcze grać tą drużyną jeszcze jeden sezon, te 60% jak będziemy mieć, jeszcze grać jeden sezon i potem jak następny będzie sezon, to ten, możemy już ten, a następny sezon będziemy mieć 40, nie, procent, czyli no i wtedy sprzedajemy tych wszystkich. Albo teraz, nie? Zależy. Możemy próbować, albo teraz po prostu to robić. Czyli tak jak mówię, tych wystawiam do pierwszego składu, bo nam będą wylosowywać przeciwników do tych procentów, co tu mam. A tych najmocniejszych sprzedajemy. I potem, jak się nam zaczyna nowy sezon i nam wylosują nowych przeciwników do ligi. Liga to jest trzeci dzień, ale to nic nie szkodzi. Jeżeli nam puchar wylosują już przeciwnika o podobnym poziomie procentów. Liga trzeciego dnia startuje no ale to nic się nie dzieje, że trzeciego dnia, bo też nam wylosują przeciwników o podobnym poziomie procentów. I w Lidze Mistrzów tak samo. Max w finale dostaniemy gościa w pucharze 100%. W Lidze Mistrzów też podobnie. I w pucharze też podobnie. I w lidze tak samo, bo takich gości dostaniemy, to max będą mieć 80%, a ja będę miał 60%, więc raczej będzie ciężko z nimi wygrać. Więc zrobię tak. Przychodzę w transfery. I na początku sezonu tego nowego, jak macie już 60% albo 40%, za uzbierane tokeny kupujecie gości młodych, o tych, za 69 tokenów i on ma 116%. Kupujecie całą ekipę, całą podstawową 11 za te tokeny. Żeby mieć 11, no to trzeba mieć 690 plus 69, no plus 70, no 700, jakieś 770 tokenów potrzebujecie na pierwszą 11. I w ten sposób robicie ekipę, co ma na początku sezonu 116%, 115%, coś takiego. A wy będziecie mieć przeciwników max 80%, więc macie przewagę w procentach bardzo dużą i macie bardzo duże szanse na wygranie potrójnej korony lub poczwórnej.
Tylko warunkiem jest mieć dużo tokenów i dużo kasy. I kupujecie taką drużynę całą za tę całą jedenastkę. Bo tutaj jest to za drodze, nie mam tyle tokenów, nie? Bo są tych młodzi, najlepiej 22-latków, nie? 111 za słaby. 116 spoko, tylko że no on za drogi, ale tych kupuję przeważnie. O tych, co 69 mają. I całą jedenastkę z nich sklecam. I macie drużynę 116%, a w lidze, w pucharze, w lidze mistrzów będziecie mieć max drużynę, ale to w finale dopiero. I super pucharze to będziecie mieć 90-100%, ale w lidze mistrzów i w lidze mistrzów w finale to max 100% gościa dostaniecie. W pucharze tak samo. W super pucharze, jeżeli wygracie wszystko, to jest tak samo około 90-100%, także a finały są na koniec dopiero sezonu, więc wytrenujecie tych gości na ponad 120%, będziecie mieć drużynę. I ja tak robię zawsze i zawsze wtedy wygrywam potrójną lub poczwórną koronę, ale to nie to sposób nie taki, że będziecie to co sezon wygrywać, bo zanim uzbieracie te 700 tokenów, no to troszkę zejdzie, nie? Tak jak mówiłem, ze 5 do 6 sezonów, nie? I tak to nie jest systematyczne po prostu wygrywanie, tylko co jakiś czas. Systematycznym wygrywaniem potrójnej korony lub poczwórnej korony, czyli co, będziecie walczyć co sezon o najwyższe cele, to jest koksowanie ekipy za zielone. I to chyba by było na tyle. Mam nadzieję, żeście mnie zrozumieli. Że dobrze, że to wytłumaczyłem dość sensownie. Także to jest mój sposób drugi na zdobycie potrójnej korony. Kupowanie jak najmniejszym overallem gości, wstawianie ich do pierwszego składu, ten pierwszy skład sprzedajemy, zostawiamy tych najsłabszych i oni nam na nowy sezon losują przeciwników o podobnym poziomie overalla, a my potem wchodzimy w transfery, szukanie, jakość. I kupujemy tych kolesi. I kupujemy tych kolesi z szukania. W zależności ile mamy tokenów. 22 aktów. I wtedy mamy wykoksowaną drużynę. Chociaż to nie są, tak jak mówiłem kiedyś, że mówią na nich, że to są śmieci, nie? Bo mają duże szare. Ale właśnie to jest ten sposób drugi, który nie do końca to... Po prostu, jak to powiedzieć, nie do końca po prostu jest to taka jakby, nie jest to do końca prawda, że to są tacy gracze, co mogą być 23-latki max, też, 22-23 lata, i ja to sobie kupię, ale to dopiero jak się skończy liga, nie, jestem w trzecie miejsce mam, więc w Lidze Mistrzów będę grał, Puchar to wiadomo, że będę grał i tak dalej, nie? Więc będę miał bardzo duże szanse na zdobycie potrójnej korony. Także to by było na tyle. Chyba wyjaśniłem to w miarę zrozumiele. Zrozumieliście? O co chodzi? No i tyle w sumie chyba, nie? Albo nie musicie kupować, albo jak mówiłem, nie musicie kupować tych z niskim overallem gości, tylko grać cały czas z jedną ekipą, tak jak ja. I czekać, aż nam spadnie. Gram od 120 to gramy raz, dwa, trzy, cztery sezony, czy pięć i tu wam spadnie na 60, albo nawet na 40. To wtedy czekać, aż wystartuje nowy sezon. Macie dużo tokenów i kasiory,
Oni wam losują przeciwników na podobnym, do podobnego overalla. I wtedy za tokeny idziemy w te szukanie, kupujemy tych gości 22-23 lata za 6 i za 800 tokenów robicie zajebistą ekipę i niszczycie wszystko. I ja tak zawsze robiłem. I w lidze wygrywacie wszystkim ze wszystkimi i w pucharach i w Lidze Mistrzów. Także to by było na tyle. Siema, na razie, pozdro. Zachęcam do subskrypcji kanału, łapki w górę, wsparcia, które pomoże mi w rozwoju kanału. Także nara.